Witam wszystkich bardzo serdecznie w takim krótkim audiologu informacyjnym. A chciałabym wprowadzić jedną zmianę na moim kanale, która zapewne ułatwi życie Wam i mnie. Mianowicie chcę otworzyć dla Was maila, a raczej skorzystać z tego, który stworzyłam przy okazji konkursów i to na nim odpowiadać na Wasze wiadomości. Dlaczego? Dlatego, że skrzynka na YouTube jest strasznie niepraktyczna i jest okropna. Chciałam to już zrobić dużo wcześniej, ale ciągle nie miałam aż takiej motywacji. Natomiast ostatnie zmiany na YouTube, które wprowadziły tą skrzynkę po prostu gdzieś w jakieś straszne zakamarki YouTube'owych zakładek i teraz praktycznie niewiele osób wie zapewne o jej istnieniu albo nie wiem, pomyśleli wszyscy, że już może została zlikwidowana albo nie wiadomo co. Żeby się jej naszukać, to jest po prostu straszna katorga. Dodatkowo na skrzynce... Jeżeli ktoś prowadzi jakby na przykład ze mną dłuższy dialog, wymieniamy więcej wiadomości, to potem dokopywanie się do jakichś starszych wiadomości jest problematyczne. Na mailu jest to o wiele łatwiejsze. Dlatego chciałabym właśnie skorzystać z maila i myślę, że to jest dobry pomysł. No i od tej pory właśnie, jeśli macie jakieś pytania, zażalenia, czy po prostu chcecie ze mną pogadać, to piszcie tam na niezapominajkowegranie@gmail.com. Jeszcze będzie w opisie filmu, także nie martwcie się, ten mail będzie można znaleźć wszędzie, ja go porozsyłam, gdzie tylko można, żeby każdy mógł do niego trafić. No i od teraz właśnie tam będę odpowiadać na Wasze wiadomości. Skrzynka na YouTube zostanie może jeszcze przez jakiś tydzień, powiedzmy dla tych, którzy nie ogarnęli albo nie posłuchali, to będę jeszcze może odpowiadać, ale potem ją wyłączę i będzie można się ze mną kontaktować właśnie tylko przez maila albo przez Facebooka, bo na Facebooku też ten system wiadomości jest całkiem niezły, także na razie te dwa miejsca, na których możecie ze mną pogadać. Dobra, to by było na tyle z moich informacji, także mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba, przypadnie do gustu i ogólnie będzie ok. No i do usłyszenia w innych filmach. Cześć!